Frankie, jeśli mamy pracować razem, to muszę rozwiązać pewien mały problem. Czy mogę panu jakoś pomóc? Chłopak nazywa się Stevie Maguire. Mieszka w twojej dzielnicy. Znasz go? Tak, znam. Fakt. Załatwia dla mnie różne sprawy. Jest również faktem, że jest winien Jimmy'emu 8 tysięcy. To nie jest dużo. Są tacy, którzy są mi winni 80. Tyle, że ja wiem, że je dostanę. Tak naprawdę obaj z Jimmy'em nie martwimy się tymi 8 patolami, tylko postawą tego Maguire'a. Jimmy prosi chłopaka o naszą forsę, a ten wylewa mu drinka na kaszmirową marynarkę. I to specjalnie. Przynajmniej Jimmy tak mówi. Teraz Jimmy nie może wywabić tej plamy. Był już w 6 pralniach. Jedyne, co mogą zrobić, to ją przefarbować. Ten chłopak nie ma za grosz szacunku dla Jimmy'ego. A jeśli nie ma szacunku dla niego, to nie szanuje także mnie. Frankie, najważniejszą rzeczą w interesach są dobre maniery. A moim zdaniem byłoby niestosowne, gdybyśmy rozwiązywali nasze problemy na twoim terenie. Rozumiesz? Frankie, nie śmieć. Wy, chłopcy z West Side. Zobacz, co oni zrobili. Kate. Hello, Frankie. What are you doing? Jak się masz? Frankie! Widziałeś to? Widziałeś? Co tu robisz, Kathleen? Ci dranie poderżnęli mu gardło. Onan, po co ją tu przywiozłeś? Ona nie lubi takich scen. Pójdę już. Postawię ci śniadanie, muszę iść. Ktokolwiek to zrobił, nie wypije rano swojego cappuccino. Wypruje z niego flaki. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Terry, zaraz wrócę. Co Frankie ci powiedział? Stevie nigdy nikogo nie skrzywdził. Pożyczył tylko trochę forsy. Kto mógł go zabić z powodu pieniędzy? Udajesz zaskoczonego? Chcesz nam wmówić, że jesteś zdziwiony? Co się obrócisz, ginie jakiś człowiek. Co ty wygadujesz? Ile już było pogrzebów przez niespłacone długi? Co się obrócę, ktoś umiera? Bzdura. Widzisz? Widzisz? Stevie nigdy nikogo nie skrzywdził. Niech cię szlak. Będziecie go szukać, prawda? Aż znajdziecie kogoś, kto być może popełnił te zbrodnie. Dobrze, że to zobaczyłam, bo zaczynałam zapominać o tym, jak żyjecie. Chyba oszalałam, że zadaję się z tobą. Coś ci wyjaśnię, nie powinnam się z tobą spotykać. Czy możemy zakończyć tę rozmowę? Nie dam się znowu wciągnąć w to szambo, Terry. Nie wrócę do tego. A co ze mną? Co ze mną? Chwila. Niech pan jedzie. Chwila, moment. A co ze mną? Dobra, zadzwonię do ciebie. Zadzwonię. Skakuj, muszę gdzieś pojechać. Pamiętasz Mickey'ego Cassidy? Jego siostra chodziła bez majtek. On też nie żyje. Był na tyle głupi, że został gliną. Dziś ma pogrzeb, aż w Queens. A ja nie lubię tam jeździć. Mam prowadzić? Nie. Wtedy musiałbym wyglądać przez okno.